Jutro w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla odbędzie się pogrzeb Marka Plury. Senator zmarł 20 stycznia. Dziś partyjni koledzy wspominają zmarłego parlamentarzystę, którego jednogłośnie nazywają przyjacielem. Marek Plura był nie tylko politykiem z prawdziwego zdarzenia, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem. W pamięci zapisał się m.in. swoją walką o prawa osób niepełnosprawnych. Ze swojego wózka uczynił trybunę, którą przemawiał. I pamiętam, nawet wczoraj wspominałem znajomym jedną z uroczystości na Śląsku, gdzie był otwierany nowoczesny obiekt i Marek Plura był jednym z gości. No i nastąpił moment, w którym Marek zaczął przemawiać i powiedział: nie wiem, dlaczego wszyscy tak się cieszycie, że ten obiekt dzisiaj otwieracie, że jest taki nowoczesny, skoro w tym nowoczesnym obiekcie kilka osób musiało wnosić mój wózek, bo 3 schody są dla mnie nie do pokonania. To dzisiaj nie jest powód do radości, ale powód do wstydu, że otworzyliście obiekt, który na dzień dobry wyklucza osoby z niepełnosprawnościami, wyklucza takie osoby jak ja. On był ambasadorem ludzi, którzy właśnie każdego dnia musieli przełamywać bariery. Senator Plura walczył nie tylko o godność i równe traktowanie osób niepełnosprawnych. Od urodzenia związany z Górnym Śląskiem pielęgnował regionalną tożsamość. Język śląski chciał wprowadzić do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. To był po prostu bardzo dobry człowiek, a jednocześnie był siłaczem, bo przy całej tej jego chorobie tak długo działał w polityce i walczył także o właśnie śląską tożsamość, język śląski. Dwukrotnie starał się, żeby właśnie śląsko-gotka była uznana za język regionalny w Sejmie. Ja mam bardzo dobre wspomnienia ze współpracy, jeszcze jak nie byłem w takiej zawodowej polityce, a on już był, to po prostu spotykaliśmy się bardzo często przy okazji właśnie jakichś śląskich wydarzeń, czy to właśnie dyktando języka śląskiego w Rybniku, organizowane przez DURŚ. No ja staram się kontynuować pod tym kątem także jego dzieło i wspierać różne takie wydarzenia. Polityczna kariera senatora zaczęła się w Radzie Miasta Katowice. Doświadczenie zdobyte w samorządzie zaowocowało na tyle, że niedługo później został posłem na Sejm. Bez względu na piętra kariery politycznej, których sięgał, nie pozostawał obojętny na problemy właśnie lokalnych samorządów. Pana Marka Plurę bardziej w kategoriach przyjaźni traktuje niż polityka. Był to człowiek, na którego mogliśmy liczyć, gdy były potrzebne spotkania na najwyższym szczeblu. Trzeba było przygotować z ważnymi postaciami takie spotkania. Na pana Marka mogliśmy zawsze liczyć. Również był bardzo otwarty na wsparcie naszych przyjaciół z Ukrainy. Brał udział w wielu projektach związanych z przyjazdem dzieci do Mysłowic i nie tylko do Mysłowic, na Śląsk. Dzieci z Ukrainy, aby miały zaplecze przedszkolne, szkolne. W tym mogliśmy liczyć na pana Marka. Senator zmagał się z nieuleczalną chorobą od urodzenia. Do pogorszenia jego stanu przyczyniły się powikłania po grypie. Zmarł w wieku 52 lat. Msza żałobna odbędzie się o godzinie 13:00.